Cześć, mam na imię Iwo i witajcie na moim kanale. Dzisiaj zaprezentuję Wam wagon hamulcowy firmy Mechano. Opakowanie może nie jest najładniejsze, ale jak kupiliśmy go, było napisane, że to jest wagon powystawowy, więc nie się tego spodziewałem. Opakowanie jest... no... jak to mówicie? Co to jest wagon hamulcowy? Wagon hamulcowy to jest taki wagon, który przyczepia się na koniec dłuższego składu towarowego. Tam się działa załoga pociągu. Nie maszynista, tylko załoga pociągu. Na przykład mogła posłużyć się, gdy na przykład trzeba rozkładować towar na jakiejś mniejszej stacji. I większość czasu spędzał właśnie w takim wagonie podczas większości podróż. Niestety takie wagony już nie są w eksploatacji, albo są w muzeach, albo są czynne na kolejach turystycznych. Zobaczmy, jak ten wagon się zaprezentuje Wam. Folia bąbelkowa. Bardzo ładny jest. Santa Fe, kolej, dla której obsługiwała ten wagon. Numer 999005. A co to jest? ATSF? Nie wiem, co to jest. Niestety, jak popatrzymy się bliżej do okien, niestety wagon nie ma detali środkowych. Z każdej strony ma pokrętła hamulcowe, jak sama nazwa wskazuje. Z każdej strony tak samo są drabiny. Zobaczmy, jak zaprezentuje się na mojej makiecie. Będzie go ciągnęła moja mała lokomotywa parowa DB98003. Dobra, zobaczmy, jak się zaprezentuje nam. O, to się dzieje. Dziękuję za uwagę i widzimy się w następnym filmiku. Cześć!